tutaj, cześć, Johnson. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 przy zaporze. No jestem tuż po takim bardzo dziwnym live'ie. Nudnym, prawie nikogo na nim nie było, ale to tak jak standardowo. I tak jak mówiłem, City ogólnie kanał będzie schodzić w dół. Jeżeli, bo to po prostu trochę jest nudne, żeby tak cały czas wyglądało, ale dobra. To miasto tak czy siak na pewno skończymy jeszcze, więc co tu dużo mówić. No i tak, teraz dla mnie pytanie jest tylko jedno, czy nam się to oczywiście uda wygrać, no raczej wątpię. Ale nie poddawajmy się tak łatwo, bo jak poddamy się tak łatwo, no to będzie nudne, to będzie szkoda trochę. A poza tym, jeżeli się poddamy, to i tak od razu później będziemy podchodzić do tego scenariusza jeszcze raz, aby to jeszcze raz spróbować. Swoją drogą, podatków bardziej już nie możemy niestety obniżyć na nich, więc no cóż, takie życie się mówi. I oczywiście jest znowu noc. Ja nie wiem, co ja mam na tych nocy, ale co miasto to noc, a w tamtym mieście to jeszcze mi wszyscy po prostu umarli. Nie, z niewiadomych mi przyczyn. Więc tam mnie jeszcze akurat bardziej zdenerwowali niż ci tutaj, ale mam nadzieję, że tutaj ci też nie stwierdzą sobie, a poumierajmy sobie tutaj, no to, bo czemu by nie? Tak właściwie. No ma. Jak się budynki budują, to nie chcę ich zbytnio wyburzać, ponieważ jednak to jest to miasto, w którym każdy budynek jest niestety na wagę złota. Więc tak, brak funduszy. Nie mam nawet 12 tysięcy. Dobra, za chwilę będziemy mieli. Tak, tu jest dla siebie niby zbyt strome zbocze w teorii. Ale tutaj już wejdziesz. Dobra, tak, poczekajmy sobie chwilę. I może za chwilę po prostu by nam tutaj to doszło. Dobra, dawaj, 10. Mamy 10 tysięcy. Musimy mieć tak 11 z hakiem, aby nam tutaj dało pożyczkę. I wtedy nam to wszystko do co pójdzie, do co lepiej z przodu i pyknie i w ogóle będzie dobra. 11 z hakiem, takim większym hakiem. To jest o, dobra, proszę bardzo. Mamy 11, dobra, i szkoła postawiona. Tak, z fanego, jak możesz zauważyć, te odcinki są takie bardzo luźne. Powolne i w ogóle i wszystko. I nuda, i buda, i bu. Dobra, tak czy siak. Tutaj się to buduje. Tu jakieś zgony niestety się powinny się pojawiać. To jest akurat kiepskie, ale i tak jesteśmy na plusie z ludźmi, więc to jest najważniejsze. Tu jest nawet taki zgon. No ale tutaj to będą długo jechać. Poczekaj. Wyłącz. Jedzie pojazd komunalny. Skądżeż ty? O, dwa jadą nawet. Wow. Na bogato. Jeden idzie sobie stąd i drugi sobie jedzie stąd. I ogólnie są wszędzie korki. No ale akurat korki nas teraz najmniej interesują. Więc tak, wszyscy tutaj. Jakieś może te światła się pojawiły, czy co? Nie. Tu po prostu się wszyscy wciskają. I dlatego. Tak jest zwanego tutaj. Nie, tutaj możemy powiększyć drogę. No to powiększmy tutaj tę drogę, bo widzę, że tu może być to problemem. No a tak, tylko przenieśmy sobie naszą tutaj remizę. Przenieść, dobra. I sobie to ulepszmy, bo to może im się tutaj przydać, bo tak widzę, że tutaj oni się tutaj po prostu wszyscy gnieżdżą, a jak będą mieć tutaj trzy pasy, to może i to będzie szybciej wyjeżdżać, nie wiem. Taką mam nadzieję przynajmniej. Swoją, jak tutaj korzystacie z naszych tutaj usług kolei jednoszynowej? Stój też już. Dobra, jedź. Okej, całkiem zacnie, nie jest aż tak źle. Tutaj jest tym naszym zjazdem w dół. Dobra, no nieważne. Wy tu korzystacie, tutaj ludzie się pojawiają, budują i wszyscy są przeszczęśliwi włącznie ze mną. Tak. I tak powinno być, a nie inaczej. Słuchaj, tutaj można byłoby też teoretycznie trochę to rozbudować. No co tutaj ci jest głośno? Nie rozumiem, tu jest tylko stacja metra. Co w tym takiego głośnego? No właśnie, ja też nie rozumiem. Dobra, uzbierajmy tak do 20 tysięcy, aby mi tutaj postawić te krematorium, tak właściwie. Chociaż możemy tutaj w sumie tylko cmentarz postawić, bo na resztę tutaj to nie doczekamy się po prostu w tym mieście. W sensie, już albo skończy się nasz scenariusz, albo reszta, po prostu nie ma sensu aż tak długo tutaj na to będzie wyczekiwać. Co no, teraz akurat tutaj zboczymy, bo tutaj jest te strome, te zbocze. No, dobra, no. Sobie tak tutaj wybrałem, że tutaj będziemy tak budować sobie te nasze, tą dzielnicę, więc już ją tutaj tak będziemy budować. A tutaj to podłącz, tak, proszę bardzo. Oni byli niezadowoleni, jak mi tutaj postawiłem tę drogę. Ja ich nie rozumiem. No, wybudowałem drogę i ci od razu,
Normalnie jakby jakiś to był live się znaczy czy coś. No, poczekamy po prostu może na krematorium i wtedy to łatwo wejdzie. Czy tutaj to wejdzie? Okej, okay, tutaj to wejdzie. I tutaj będziecie przeszczęśliwi, że to wam jeszcze wbudowałem. To już w ogóle będzie tacy. Proszę bardzo, wy tu się budujcie dowoli. Tylko tak, tu pewnie nie ma jeszcze wszędzie rur. No oczywiście, że nie ma wszędzie. To tutaj sobie to po prostu wydłużymy. Dobra, no i tak, czy teraz mi tutaj te krematorium łaskawie, znaczy ten cmentarz łaskawie wejdzie gdzieś? Nie, nie będzie chciał już tak i tak wejść. No cóż. No cóż, widzę, że macie jakiś problem, więc... Więc nie będę tutaj już z wami walczyć, ale to mi się nie podoba w ogóle. Dobra, tak, tutaj widzę, że to jest koniecznie jakiś, tak, jakaś ruchliwa tutaj ulica. Ewidentnie. Jesteśmy też na minusie już tutaj coraz większym z ludźmi. I chyba trzeba zrobić, żeby się tutaj więcej budowało tutaj. Tak. Bo przez to tutaj nam też może ludzie już nie pojawiają się w tym mieście. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak tutaj wybudujemy im po prostu kolejną drogę. No bo tak, tutaj daję im jakąś tą drogę, proszę bardzo. Tutaj daj to. Tu damy to. Stąd sobie puścimy drogę, proszę bardzo, stąd. I stąd, stąd, tutaj, dobra. I tak, teraz tu będziesz ty. Tu będziesz ty i stąd tutaj będzie się to po prostu budować. Proszę bardzo, wszędzie, 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 ile tylko wejdzie. Dobra, dobra, dobra. No i proszę bardzo, miejmy nadzieję, że się tutaj będziecie budować do woli. Tak, to jest ostatni chyba już tutaj fragment w ogóle tej dzielnicy. Jeżeli chodzi o farming, bo tutaj z tego co pamiętam. Tak, dokładnie, kończy się to. Tutaj jeszcze jakieś tam ostatki, ale tutaj to je będzie już teraz na maksa wykorzystane. Słuchaj, tutaj jest ta pętla taka, ta dziwna tramwajowa. Pociągi i te tramwaje. Tak. Tu im mieliśmy z panem też puścić gdzieś ten pociąg w stacji, ale już mamy na razie tutaj to w centrum i chyba na razie na tym poprzestaniemy. No ma tak, z tej stacji widzę, że bardzo dużo ludzi korzysta. Z Bambaju właśnie, bo tak, te Bambaje puściliśmy na sam koniec odcinka, wtedy trwało 40 minut. Dziś na pewno będzie krótszy odcinek, chyba że przegramy po prostu. To też będzie krótszy odcinek, tak? Bo jestem bardzo nie w humorze. Ale jednak stwierdziłem, nie no, muszę coś nagrać, żeby nie było, że tak po prostu... nic. Dobra, tak. A, bo tu jeszcze nie dojechała po prostu poczcie komunikacja. Dobra, to ma sens. Dobra, mamy bardzo duży... przydział ludzi. Powiem tak, po prostu... To jest nierealne, jak go zróżnić teraz, tutaj wtedy przyjść do tego naszego miasta. I postawmy sobie nasze krematorium. Dawaj tutaj to. Okej. Okay. Tak, wy tutaj nie mieliście żadnego, więc co wam się na pewno spodoba. I dajmy wam tutaj jakiś park. Park oczywiście, takie tam. Czekaj, to jest prądne, dobra. Prąd najpierw. Bo akurat tam może być ważne. Da, może po prostu jest mniejszy budżet na... niekoniecznie, jest nawet większy. To jest inny, trochę większy problem. Bo teraz nie macie tej wody, pompownie już nie działają, tak? Nie, no poczekaj, czemu nie macie teraz wody jeszcze? Czy mi się dobrze wydaje, czy po prostu wy tutaj już nie dostajecie... Nie, wy dostajecie na pewno prąd. Okej, jednocześnie i prądu, i wody nam zaczęło brakować w tym mieście. To jest bardzo złe połączenie, tak? Możemy jedyne co zrobić, to tak, albo postawić tą elektrownię węglową. No, postawmy tą elektrownię węglową, żeby wyjść trochę z tego. Natomiast co do wody, po prostu pociągnijmy budżet, bo na wodę z tego co pamiętam. No właśnie, jeszcze trochę możemy, więc podnieśmy trochę. No, swoją drogą, zmieńmy tą relaksację. Na relaxation. Trochę się zrelaksujmy. Aj, to nie ten, no bo. Tak czy siak, trochę się zrelaksujmy i będę mieć tutaj większy relaks. Dobra, czemu wy tu nie macie tej wody? Teraz tak długo to czekać, aż tutaj dotrze ta woda do was. No tak. Dobra, ale bardzo dużo mamy przypływ ludzi, więc to jest na pewno na plus, tak? Że aż tak dużo ludzi się teraz tutaj budować w tym mieście. Więc wspaniale. Ale tak jak mówiłem, tutaj postawmy im jakieś parki, nawet może monumenty. Chociaż monumenty zazwyczaj więcej kosztują, więc... Więc nie wiem, ale tak, ogród geologiczny, 30 tysiaków. No pomijając to, że kosztuje to 30 tysiaków, to na pewno bym tutaj im to postawił, gdybym miał forsę. Ale ponieważ forsy zbytnio, no niestety nie mam,
To by naprawdę fajnie wyglądało. W paru miejscach by to fajnie wyglądało, tak? Tylko, że no niestety, no 30 tysiaków, tak? Możemy teoretycznie postawić to tutaj, tu przy torowisku tuż. Dobra, no to poczekajmy na te 30 tysiaków i mam tutaj postawimy taki ogród geologiczny, proszę bardzo. Przy pociągach, przy ciągach, no to chyba nie powinno być źle, co nie? Dobra, z tego mamy bardzo, nie wiem czy zauważyliście, mamy plus 44 tysiące przy 1% podatków z wiadomego miejsca. To jest nierealne. To jest nierealne, jak dostajemy dużo pieniędzy z tak właściwie niczego. Dobra. Ale to nie zmienia faktu, że potrzebuje naprawdę bardzo dużej jeszcze ilości przed nami ludzi, aby dobić do naszego punktu, gdzie zostało nam 36 tygodni do 65 tysięcy ludzi. 20 tygodni w... 20 tysięcy 20 tygodni. Powiedział, że to nie jest realne, ale niestety jest to realne. Więc spróbujemy, tak? Spróbujemy do tego dobić. Trochę tutaj... Będzie to trudne, tak? Nie ukrywajmy. To będzie trudne, ale jest to możliwe, realne. Aby to przyspieszyć tutaj właśnie te nasze zabawy, można po prostu obniżyć na wszystkie inne też podatki. Przez co wszystkie inne pozostałe też będzie się lepiej tutaj dawać. No a tak, bo tutaj się jakieś może niesmaczki. U was się jakieś zgony do czego pojawia, dlatego może straciliśmy trochę więcej teraz tego wszystkiego. Tak, i przemysł tutaj się buduje na pewno. Tylko możecie nie mieć jeszcze tutaj wszędzie wody. Dobra, ale to tutaj akurat daj tutaj. I tutaj, chyba tutaj to weszło. To teraz może mniej więcej będzie lepiej. Kto to wie, się tego nie dowie. Dobra, dawaj teraz tak stąd. Dawaj tu tą drogę, proszę bardzo. No jest tutaj jeden przemysł musiał pójść ku chwale reszty przemysłu. Tutaj możemy w sumie już ulepszyć tą drogę. Tam gdzie możemy. Tu niestety już jest za mało miejsca. Ale tu gdzie można to już niech będzie. Dobra, no i tak, to będzie to właściwie tutaj tyle. Tu dalej będzie po prostu przemysł leśny domy. Dobra, oni się tutaj budują powoli. Niestety powoli, no ale dużo od nich też nie możemy tu bardzo oczekiwać. Szkołę średnią na pewno trzeba postawić nową. Najlepiej byłoby ją postawić w tym miejscu, ale domyślam się, że nie ma znaczenia zbyt, gdzie to postawimy szkołę. Słucham, jak tam te bambaje, bo one na pewno będą tutaj długo jechać, ale tak czy się. Zbytnio nie widzę tych bambajów. Jest pierwszy chyba bambaj. Pewnie będzie pełny cały czas, ale tak czy siak. No, dużo ludzi czeka. To jest na pewno pełne. Czekaj, wróć do nas. No ma tak. Tu jest pierwszy bambaj i on jest oczywiście pełny. Nic w sumie dziwnego, no bo to jednak dużo ludzi czekało i chwilę czekaliśmy, aż tutaj w ogóle kiedykolwiek bambaj przyjedzie. Ale jak się tutaj zaczyna rozjeżdżać, to powinno być całkiem nieźle. Mamy też bambaj w drugim kierunku, który jedzie. Też dobra wiadomość. Okej, dobra. I teraz tak. Czy tutaj dałoby się tylko budynków parę by poszło? Dobra, no to trudno, niestety parę budynków musi pójść ku chwale ojczyzny, w skrócie korków, aby korki nas tutaj nie irytowały. A tak właściwie, to mnie oczywiście. Dobra, czekaj, dawaj to stąd, tutaj, dobra, i tutaj dotrzesz dotąd, dobra. I teraz macie tutaj przystanki na środku i teoretycznie będzie po prostu to trochę lepiej działać. Nawet te minimum. To już dla mnie coś. Dobra, to tak, tutaj się to dzieje. Tutaj też się to kręci. No i tutaj teoretycznie, właśnie to ja chciałem teraz tym się zająć. To jak jest tutaj ta ulica, to żeby ona tutaj się zaczęła trochę ciągnąć, bo czekaj, bo możemy też sobie ją po prostu puścić prosto. Będzie jechać do góry, do dołu. To nie jest prosto. Na pewno to nie jest prosto, bynajmniej to nie jest prosto. Ale zajmijmy się, poczekaj, najpierw tą... W sumie jak już tą szkołę możemy też tutaj postawić. Jeżeli to teraz tak pojedzie dołem, taki wąwóz zrobimy. A gdyby ona tutaj po prostu zaczęła skręcać, to według mnie będzie po prostu trochę więcej. A tam też może zacząć jeżdżać w dół, ale
Ale jeżeli byśmy trochę zrobili tutaj jakieś takie zabawy czy coś, no to zawsze więcej coś. Zawsze lepsza zabawa. No, trochę idzie do góry, proszę bardzo. Jakieś tam trochę lepsza zabawa na pewno. No bo to tak, teraz tak, aby postawić ten budynek, tego nie wstawimy oczywiście nigdzie. I kosztują 30 tysięcy, dobra, czyli trochę jeszcze trzeba poczekać. No ale może. To by fajnie pasowało. Bo ja wiem, to by naprawdę idealnie pasowało. Ale no cóż. Tak. Teraz gdzie by tu go jeszcze postawić, gdzie by nie było strome zbocze? Oj, to jest inny, większy problem, może tak się właściwie nawet okazać. Ponieważ strome zbocze tutaj jest właściwie to wszędzie. Naprawdę wszędzie. Okej. Może gdzieś tutaj? Poszukajmy jakiegoś miejsca, gdzie nie ma stromego zbocza bardzo. O, widziałem. Nie, to nie było tutaj. Oczywiście, że to nie było tutaj. Tutaj też nie włazi, tu też nie włazi. Nie, no nigdzie on tutaj nie będzie chciał wleźć. Ewentualnie możemy po prostu zrobić tutaj takie trochę przeciągnięcie. O, dobra. I tutaj tak sądziłem, że to wejdzie już. A teraz tylko trzeba dodobić do 30 tysięcy. No a tak, handel się tutaj też chce teraz budować. Jak już mu dałem te podatki, strasznie zaniżyłem, to od razu się wszyscy chcą budować. No. Jacy chętni. Jak za darmo, to od razu chętnie, a jak trzeba płacić, to nie ma. Nie ma chętnych. Standardowe życie. Normalnie życie. Dobra, jak tam nasz czas? No powiem wam, że no... Gdybyśmy dzisiaj dobili do 50 tysięcy, no to rzeczywiście może byłaby jakaś szansa, ale... Ale tak przy tych naszych tutaj rankingach, to nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Powiem nawet, że trochę będzie ciężko. Nawet nie tak trochę. Nawet bardzo ciężko, ale spróbujmy. Spróbujmy zrobić rzecz niemożliwą, czyli wygrać ten scenariusz przy takim stanie rzeczy, jaki mamy aktualnie w naszym mieście. Bo ja się w tym scenariuszu trochę skupiłem zbyt bardzo na komunikacji i całej reszty, jak zresztą pewnie zazwyczaj. A w scenariuszu nie o to zazwyczaj chodzi. Ale spróbujemy, tak? Spróbujemy, żeby się może udało tutaj to jako tako tam wyjść. Swoją drogą, jak nam jesteśmy z czasem, 17 minut odcinka, no nie jest tak źle jeszcze. Tak, odcinki będą krótsze, bo oglądalność też jest mniejsza. Mniejsza. No, na początku było jeszcze gorzej, tak? Teoretycznie na początku było jeszcze gorzej, ale... No, zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak będę się czuć następnego dnia, bo dzisiaj po prostu trochę mam taki... Było mi nie najlepiej i ktoś mnie jeszcze dobił i po prostu jest jeszcze gorzej. Tylko jednej rzeczy można po prostu pomyśleć. Własnego to jakieś tak... Co to jest? Bo to jest tak, ideologicznie tutaj możecie sobie potem chodzić, czy co? Nie wiem, pewnie tak. Tak, ten Bamba jakbyśmy tutaj w sumie puścili, żeby on tutaj skręcał do tego i sobie nawet zawracał, czy cokolwiek. Nawet w jedną stronę tutaj po prostu skręcił, podjechał. To nie byłoby takie złe. Nawet tutaj dotąd. I tutaj po prostu sobie zjedzie w dół i dojedzie na górę. Tak, dokładnie. Tylko by musiałby nawet tutaj zjechać, jeszcze podjechać do tego. A to takie nie będzie proste. Poczekaj. O, dobra, to zrobione. Jeden zrobione. Chyba, że się nie uda. Dobra. Tutaj zrobione, a tutaj to już jakieś... Robiliśmy tutaj nie wiadomo co, jakieś cuda na figlu. Dobra, stąd też to nie chcę wejść. Stąd też nie będzie wchodzić. I stąd też nie chcę wejść. Po prostu znikąd nie chcesz zejść. Dobra. No a to może pójdźmy normalnie. Normalnie, nie jakieś tutaj moimi sposobami tutaj wycieczkowymi. Dawaj, tutaj. I tutaj, czekaj, tu. Dobra, tu skręcisz i tutaj dojedziesz. I tu po prostu zawrócisz, bo tutaj jest dosyć dużo miejsca i tyle. Czekaj. O, dobra. Nie. Tutaj jak jest ta ścieżka, byłoby fajnie. Jakby się udało. Okej, poczekaj. Teraz tak. Jeżeli dojedziesz dotąd. Dobra, będzie całkiem zacnie. Później, jeżeli zrobisz sobie
Dobra, to nie, tutaj też mi to nie chcesz wejść. Zbyt stame zbocze. Wejrzysz, człowieku, nie martw się, jakie zbyt stame zbocze. Gdzie tu masz stame zbocze? Wyrównam ci ten teren już. Wiem, tego nie robimy w tym scenariuszu, ale... Ale wyrównam mu to, bo jakiś mam problem. Już kompletnie. Jakiś wymyślony. No, dokładnie, to chciałem usłyszeć. Chciałem usłyszeć to, że się da, a nie, że się nie da, nie da, nie da. Dobra, tutaj sobie to zrobisz. I stąd będzie tutaj zjazd. Okej. Poczekaj, dawaj, dawaj, tutaj stąd. Nie, 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 aż tak dobrej zakrętki tutaj nie będę robić. Stąd, tu, dobra. I stąd tutaj. I stąd jeszcze tutaj sobie zróbmy to. I macie zrobione, dobra. No i teraz stąd jedna linia będzie miała jeszcze eksaprzysunek tutaj. Przy okazji ci się ucieszą. No, mówię, że tutaj, to ten nie chce oczywiście, żeby go zrobić. Dobra, dawaj go tutaj. I tutaj pod uniwersytetem. Znaczy, pod tą szkołą, tak. Dobra, no to ten nie, i ta jedna linia tutaj sobie będzie dojeżdżać tego. Druga sobie będzie najwyżej gdzieś jeszcze indziej podjeżdżać. Tak, mamy 45 tysięcy, musimy dojechać do 50 w dzisiejszym odcinku, żeby w ogóle myśleć o tym, że da się wygrać ten scenariusz. Tak, o tym w ten sposób, w takich kategoriach myślimy o dzisiejszym odcinku. Trzeba zrobić niemożliwe. Trzeba zrobić niemożliwe. Dobra, czy tutaj dojedziesz w dół? Dobra, dojedziesz, świetnie, dojedziesz. I tak, a tutaj miała być zwykła droga. Tak, zapomniałem oczywiście o tym. I tutaj teoretycznie całkiem zacznie się korzystać, że tak. Tutaj oni się tutaj bardzo przyzwyczaili i oni się tutaj bardzo cieszą z tego, jak tutaj to teoretycznie dziwnie wygląda. Gdzie jeszcze zrobiliśmy tutaj? Tu zrobiliśmy tą Rajbaj ulicę. Ta. Bulwary. Bulwary są takie się zrobiły. Tutaj to w ogóle jakiś węzeł się zrobił korkowy. Dobra, tak, nie, jest naprawdę całkiem nie jest aż tak źle. Mając to, że gramy na bardzo wolnym czasie, więc cokolwiek się tu wybuduje, to do tego czasu minie x, y, z lat. Więc no. Więc no widzimy, jak to wygląda. Takie slow motion, że powiem. Nawet nie takie sobie te slow motion, a bardzo duże. Tu sobie możemy jeszcze postawić jakiś budynek. I liczmy na to, że może jakieś tramwaje tutaj zechcą tutaj skręcić. Dobra, Svenegom, ile osób korzysta z tej linii? Oj kurczę. A, możemy kupić nowy kawałek ziemi, z tego nie wiedziałem. Dużo ludzi korzysta, tylko tutaj oni chyba jeszcze nie dojechali wszyscy. Albo się po prostu nie rozjechali. Tak, oni się tutaj jeszcze nie rozjeżdżają trochę. Nie, na pewno się rozjeżdżają, bo to tak nie może wyglądać przecież. Bo to byłoby tragiczne, gdyby tak wyglądało. A tutaj jest jeszcze jakiś inny bambaj. Na tej... A to jest przecież ta sama linia. Mówiłem, chciałem zobaczyć tą zieloną, bo ta zielona tutaj jeździ bardziej w kółku. Tak, i ta zielona ma owszem mniejszy trochę budżet. Możemy usunąć tutaj z jeden ten pojazd. I w sumie to tą zieloną jakbyśmy tutaj puścili, żeby tutaj skręcała i dojeżdżała, byłoby nawet lepiej. Tak. Usuń ten przystanek. Usuń ten. Bo ta brązowa to już sobie gdzieś tam jedzie po nie wiadomo po jakich miejscach. A jakby ta zielona tutaj jeszcze coś nowego miała, no to w sumie by nie było aż tak źle. Okej. Tak, w sumie tutaj ten przystanek jeszcze może być w drugim kierunku. Bo czemu by tak właściwie nie? Tutaj do szkoły możecie sobie dojechać, później od szkoły sobie zawrócić. Fajno, no tutaj naprawdę całkiem ładnie to nawet wygląda ten zjaździk. Tak, i tutaj ludzie idą na piechotkę. A ty masz powód do zajezdni, ciebie wyrzucili akurat. No widzisz, jakie to nieszczęście się wydarzyło. Okej, okay, a ty dokąd, poczekaj, dokąd ty jedziesz? Okej, dobra, jedziesz do kierunku. Czy przed tobą na przystanku nie ma nic? Dobra, nikogo nie ma na razie. Może i dobrze, może i źle. Kto to wie? 45-46 tysięcy, dobra, całkiem nieźle, naprawdę. Naprawdę coraz lepiej tutaj nam idzie z tymi. Z tymi liczbami. Ale bardziej podatków to już im nie obniżę, nie.
Już i tak są podatki naprawdę bardzo niskie, więc bardziej już nie będziemy schodzić. Dobra, ja tak spróbujmy puścić tą drogę tak jakoś tutaj. O, dokładnie. Tak, żeby tutaj, jakby nam wyjeżdżać z tego wszystkiego, mieli to jakieś takie, jakiekolwiek dojazd. Dobra, ja tak, bo tutaj jakiś typ był straszny do góry. Taki podjazd. O, dobra. I tutaj dojeżdżasz do tam. No, tutaj taki trochę większy hop. Tak, i póki co tutaj te mamaje już niech tak jedną, ale jakby coś tutaj będzie już przyszłościowo, ta droga będzie po prostu taka do podłączenia. Tak, słynnego możemy tutaj też postawić ten budynek, tego nie mam żadnego w tym mieście. Nawet z wiadomo czemu, ale możemy postawić jakby coś. Ale najpierw postawmy tutaj centrum recyklingu, bo ci mogą tutaj nie mieć żadnego. No może mają tutaj ci, ale ci się tam mniej liczą. Dobra, tak, handel, nie no, handel się powoli zapełnia. Tak myślałem, a może się zapełniło? Nie, jeszcze nie. Ale krematorium by im się tu przydało akurat, to na pewno tak. Tak samo jak tym by się przydało tutaj ta autostrada, aby ją pociągnąć dalej, ale nie chcę tego zrobić z jednego powodu, żeby tutaj nie stracić ludzi. Teraz nie tak. Abym zrobił, ale nie, bo stracę ludzi. W ten sposób do nikąd nie dojdziemy, ale dobra. Dobra, to sobie przynajmniej jeszcze tutaj jeden kawałek. Jeszcze taki jeden kawałek możemy. Później będzie większa walka. Dobra, dawaj tutaj i tutaj to też pójdzie, ale tutaj dalej. Okej. Okay. Ściekolandia pójdzie, dobra. Niech ci będzie. Bo tak, bo tutaj to są głównie już ścieki, ale skoro idzie, no to idzie, tak. Słuchaj, tutaj my daliśmy wszędzie, żeby to się budowało? Czy tutaj? O, dokładnie tak. Tak myślałem, że to brakowało tej jednej takiej małej krateczki. Z wodą wy tutaj macie tak sobie. Macie, ale nie macie tak właściwie. Macie tam, gdzie ja wam pozwolę się budować. I oczywiście musimy poczekać, żeby tutaj do tego dobić. Dobra, jak tam jesteśmy z czasem? Dobra, czas już jest tęgi. A jak tam jest z naszym czasem tym tutaj? No, tutaj to jest tak trochę kiepsko. Nawet nie tak trochę, ale no tak. No cóż, takie życie. Ale to na jakich my tutaj podatkach jedziemy w tym mieście, to jest akurat godne podziwu. Bo my mamy tutaj podatki, no proszę was, 1% na tych, to jest, a i tak zarabiamy 6 tysięcy, to ile byśmy zarabiali, gdybyśmy to pociągnęli na górę? No, fortunę. To byłaby po prostu fortuna. Mówię, że po prostu zarabiamy na naszych specjalizacjach i tak dalej. Bo łącznie aż 43 tysiące, ale... I na komunikację zarabiamy 10 tysięcy, więc też jest całkiem nieźle, ale... Musimy po prostu też mało wydawać. Żadnych podatków nie ma w polityki, w sensie, w tym mieście, więc... Więc no cóż, jakieś muszą być upusty, żeby były inne tutaj efekty. Poza tym dużo na pewno też tracimy na kolei linowej, ale też dużo nam zyskujemy. Swojego, proszę, pokaż mi ile... Możemy zapłacić pożyczkę. Ile mamy zysków, z czego najwięcej zysków? Oczywiście jest metra, 4000 prawie. Ale duże są też 1000 z jednoszynówki, 2000 z linowej, to jest tego dużo. 1000 tramwajów, 1000 z tego, no i oczywiście autobusy nigdy nieopłacalne. Dobra, mamy też pożyczkę spłaconą, to jest akurat bardzo dobre. Dobra, postawimy te krematorium i skończymy dzisiejszy po prostu odcinek. Potrzebujemy jeszcze 20 tysięcy, aby dobić do końca. O Boże. O Boże, Bożenko. Ponad 20 tysięcy. No mamy niby więcej 20 tysięcy, no, ale to jest tak nierealne. To jest tak nierealne, ale możliwe, ale to jest tak nierealne, że aż realne. No zobaczymy. Jak to się mówi, że raz się żyje, tak? Może się uda, może się nie uda. Kto to wie. Dobrze, w tym czasie, jak będziemy myśleć o tym, czy się uda, czy się nie uda, zrobimy tutaj im tramwaje. Taki piękny kółeczko. O, ciach, 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 ciach i ciach. Dobra. Teraz tak, bo tutaj się to wszystko nie zepsuło.
Pousuwajmy tutaj te przystanki. Dobra, to usunięte i jeszcze tutaj to... Nie możemy usunąć. Akurat co jak co, ale tego jeszcze nie mogę. Dobra. I tutaj usuń, i to tutaj usuń. I cały czas jeszcze ten przystanek tutaj im trochę psuje. Dobra, no i teraz... A nie, to i tak on tutaj musi skręcić. Żeby to tak poszło. Dobra, to trudno. Dobra, to i tak tutaj skręcasz. Skręcasz tutaj. Masz tutaj ten... Nie, bro, tutaj to zaraz zobaczymy, jak to będzie z tymi przystankami. Tak. W sumie podjeżdżasz ty tutaj. I ty tu masz przystanek. A ty będziesz mieć tutaj przystanek. Dobra. Tutaj będziesz mieć podwójny przystanek na tych, dla tych dwóch linii. W teorii. Chociaż teoretycznie powinny mieć aż te dwie linie tutaj w jednym miejscu przystanku, ale dobra. Teoretycznie po prostu powinna mieć tutaj ta przystanek. Ta jedna linia. No, to poczekaj, daj taki chiński sprzedawca jaj. Aby te tutaj miały przystanki dwa, dobra, to jest, teraz jest całkiem nieźle. I stąd jak wy tutaj jedziecie, będziecie mieli tutaj jeszcze przystanek tutaj. Poczekaj. I pociągnij tą tutaj. Dobra. Mamy 30 tysięcy, czyli nas stać, czyli budujemy nasze krematorium, proszę bardzo. Krematorium mieliśmy postawić wam tutaj, dokładnie. Jakimś, może przy tej ulicy w sumie. Będziecie mi po prostu prostszy też wyjazd tutaj od razu na miasto. Dobra, no i to będzie tyle z dzisiejszego odcinka. Nie dobiliśmy do 50 tysięcy, bo to było tak właściwie trochę nierealne. I nie wiem, nie mam tego pojęcia, czy nam się uda dograć ten scenariusz. Kiedyś na pewno. Ale czy teraz tego wam niestety nie jestem w stanie zagwarantować. Więc, dużo mówić, zaczynamy tą zabawę dzisiejszą. No, podstawówkę postawmy naprzeciwko już tej szkoły. Tak, żeby tutaj był taki jakiś edukacyjny ośrodek, czy nie wiadomo co. Obóz zagłady. Dawaj, dobra. Mamy, proszę bardzo. Postawione. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowym odcinkiem i tym dziwnym odcinkiem, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały. No i do zobaczenia oczywiście w kolejnym materiale na moim kanale. Tak w skrócie mniej więcej. I wydaje mi się, nie wydaje mi się. Jest całkiem nieźle. I ostatnia rzecz, którą stawimy sobie, to oczywiście jest tutaj, jak korzystają tutaj z naszych linii tutaj ludzie. Dobra, trochę mi się lepiej podjeżdżały te bambaje. I teraz tutaj pytanie jest, ze 100 punktów co za przystanek. To ten bambaj właściwie podjeżdża, aha. Nie rozumiem tego. On wyjeżdża z zajezdni. I dlatego to jest taki dema. W następnym odcinku trzeba postawić nową zajezdnię gdzieś w tych okolicach. I to jest rzecz do zrobienia. Pytanie, jak ta druga linia sobie radzi, ta, która tutaj skręca i dojeżdża. W sensie... czy to jest to? To niekoniecznie. To jest ta linia. O, dokładnie. Wy tutaj sobie... O, całkiem zacnie. 46 tysięcy. 47. Cześć!